Szanowni Państwo, Paweł Zdziarski, portal Afirmacja TV. Znajdujemy się przed siedzibą Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej imienia Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, aby rozpocząć cykl spotkań pod tytułem Forum Wiesława Chrzanowskiego. To jest cykl debat poświęconych ważnym dla Polski tematom, gdzie spotykają się ważne postacie, postacie życia publicznego, politycznego, społecznego, kulturalnego. I dzisiaj, Szanowni Państwo, pierwsze tego typu spotkanie. Dzisiaj debata na temat Ukrainy oraz przyszłości Polski. Serdecznie zapraszam na reportaż. Ważne, że powstało takie forum, Forum Wiesława Chrzanowskiego. Duża część elity politycznej Polski, współczesnej Polski, to wychowankowie osobiście Wiesława Chrzanowskiego albo jego stylu myślenia, jego poglądów. Bardzo ciekawe to są osobowości. I to forum chce ambitnie rozmawiać na temat najważniejszych wyzwań, które są w Polsce i stoją przed Polską. Dzisiaj inauguracja i taki temat, wojna w Ukrainie i związany z tą tragedią i z tym wydarzeniem związane dylematy stojące przed polityką polską, to chyba jeden z najważniejszych tematów, jakie można było w dniu dzisiejszym wymyśleć. Ciekawi rozmówcy, ciekawi dyskutanci, różne punkty widzenia na tę sprawę, ale bez wątpienia ostatni rok pokazał, że mamy geopolityczne trzęsienie ziemi w całym świecie, nie tylko w Europie, i nowe pozycjonowanie Polski w związku z tym trzęsieniem ziemi geopolitycznym jest bardzo poważnym tematem do dyskusji, bo znaczenie Polski rośnie. My jesteśmy, można powiedzieć, w awangardzie tej pomocy w zatrzymywaniu imperializmu rosyjskiego i w pomocy Ukrainie, żeby właśnie ten imperializm zatrzymać, i świat to widzi. I warto w związku z tym myśleć o tym, jak na nowo Polskę pozycjonować w tym świecie, który się wyłoni po, mam nadzieję, zwycięstwie Ukrainy i porażce Rosji. Tak, rozpoczynamy taki cykl spotkań Forum Profesora Wiesława Chrzanowskiego. 4 spotkania planujemy w tym roku. Roku bardzo ważnym z perspektywy dokonań życia i śmierci Wiesława Chrzanowskiego, bo rok 2023 to setna rocznica urodzin pana profesora. Należał do pokolenia Kolumbów, pokolenia, które z naszej perspektywy przede wszystkim wiązało dwa bardzo dla nas priorytetowe dziedzictwa, czyli dziedzictwo obozu narodowego. On sam czuł się narodowcem, członkiem Młodzieży Wszechpolskiej, z dziedzictwem katolickim, bo jednocześnie także jest nam znany powszechnie jako redaktor naczelny dodatku do Tygodnika Warszawskiego, Kolumna Młodych. I w tej Kolumnie Młodych po roku 1946 próbował także w Stronnictwie Pracy znaleźć sobie to nowe miejsce na terenie Polski komunistycznej. Zostało to brutalnie przerwane przez Urząd Bezpieczeństwa i całe późniejsze jego życie to w dużej mierze praca wychowawcza, niedaleko, blisko, czasem bardzo blisko prymasa tysiąclecia. Praca wychowawcza, która owocuje tym, że do dziś są także bardzo ważne osoby na scenie naszej dzisiejszej inteligencji, które traktują pana profesora Wiesława jako swojego mistrza. I stąd wydaje się, że to dziedzictwo jest ważne. Być może bardzo nam też, mówiąc jednoznacznie, przydatne do umiejętności rozumienia współczesności i wyzwań tych, które przed nami. Bo forum nie będzie dotyczyło tematów tylko i wyłącznie historycznych. Chcemy niejako przejrzeć się w tym dziedzictwie katolicko-narodowym i zobaczyć, czy dzięki niemu jesteśmy w stanie rozwiązać problemy dnia dzisiejszego. Dzisiaj spotkanie o wojnie Rosji z Ukrainą. Marszałek Chrzanowski był pierwszym marszałkiem Sejmu po pierwszych wolnych wyborach po odzyskaniu niepodległości w 1991 roku. I w tym roku mamy szczególny rok z punktu widzenia jego pamięci, dlatego że nie minął rok od jego 10. rocznicy śmierci, a w tym roku kalendarzowo będziemy obchodzić setną rocznicę jego urodzin.
I to jest bardzo dobra okazja, żeby zbudować mu trwały pomnik jego pamięci. Postanowiliśmy zrobić to poprzez Forum Wiesława Chrzanowskiego. Dyskutowanie nie na temat tego, co marszałek Chrzanowski myślał o współczesnych wydarzeniach, tylko poruszanie kwestii, które byłyby dla niego ważne, gdyby żył. Kwestii ważnych z punktu widzenia chrześcijańskich, narodowych kanonów myśli politycznej, które reprezentował. Pierwszy temat narzuca się sam. To jest wojna na Ukrainie. Niedługo będzie rok od agresji rosyjskiej. To jest kluczowa sprawa dla naszego bezpieczeństwa i o tym będziemy dyskutować. A w tym roku pewnie jeszcze porozmawiamy o relacjach między Rzecząpospolitą a Kościołem, dlatego że mija 30. rocznica zawarcia konkordatu przez Polskę i być może w 130. rocznicę o wpływie o znaczeniu szkoły Dmowskiego dla współczesnej myśli politycznej. No ze względu na 130. rocznicę utworzenia Ligi Narodowej. Pierwsza sprawa, i to jest pewnie dla wielu wyjaśnienie mojej postawy w kwestii wojny na Ukrainie, jest taka, że roztropne państwo i roztropni przywódcy zawsze powinni widzieć sytuację wariantowo, a swoje postępowanie przynajmniej przygotowywać na najgorszy możliwy wariant sytuacji, czyli jeżeli mówimy tu o zagrożeniu lub szansie, szansa tak, ale musimy być przygotowani również na zagrożenia i na to, że sytuacja rozwinie się najgorzej dla nas, a nie tylko najlepiej. Problem polega na tym, że śledząc różne publiczne wypowiedzi, przede wszystkim naszych decydentów, oczywiście ja nie wiem, co się dzieje za kulisami, bo może tam się dzieją jakieś głębokie, pogłębione narady i są wyciągane innego rodzaju wnioski, ale ja nie widzę żadnego odbicia w sferze publicznej, niczego, co by potwierdzało taką hipotezę. Mam wrażenie, że cały czas Polska praktycznie niemalże od początku tego konfliktu, czy tej fazy konfliktu, bo przecież on się ciągnie od 9 lat, bierze pod uwagę wyłącznie najbardziej optymistyczny scenariusz. Niektórzy nawet już przechodzą w ogóle do porządku dziennego nad przebiegiem wojny. Tu trochę piję do mojego redakcyjnego kolegi Rafała Ziemkiewicza, który tak napisał swoją książkę Wielka Polska, że tam właściwie punktem wyjścia jest to, że już wszystko się ładnie kończy, wojna się kończy, Ameryka nas dalej popiera, no i teraz dopiero budujemy wielką Polskę. No to jednak nie tak powinno to nasze myślenie wyglądać. Teraz gdzie ja widzę problem i potencjalne drogi złego rozwoju sytuacji? Jest oczywiście bardzo dużo, zaczynając od tego, że uparte powtarzanie przez część polskich elit, że jedynym możliwym wariantem jest zwycięstwo Ukrainy, przy czym słowo zwycięstwo, pojęcie zwycięstwa, tak samo zresztą jak pojęcie przegranej, w ogóle nie jest zdefiniowane, co w przypadku tego konfliktu jest dużym problemem, bo wariantów różnych, pośrednich można sobie wyobrazić bardzo dużo. Więc powtarzanie, że tylko to jest jedyny możliwy wariant, który możemy zaakceptować, świadczy o tym, że no nie bierze się pod uwagę tego, co mnie się w tej chwili wydaje najbardziej prawdopodobne, czyli jednak jakiś rodzaj tego, co Marek przed chwilą nazwał pauzą strategiczną. To znaczy po wyczerpaniu możliwości fizycznych, możliwości prowadzenia konfliktu w ciągu najbliższych miesięcy, bardzo możliwe, nie mówię absolutnie, że to jest pewne, ale bardzo możliwe jest, że presja na obie strony, żeby jednak usiąść do stołu wobec tego wyczerpania, będzie bardzo duża. Ta presja może płynąć z co najmniej dwóch stron. To już widzimy po wypowiedziach mniej lub bardziej zawoalowanych prezydenta Xi Jinpinga i widzimy to również po sygnałach, które dobiegają incydentalnie ze strony Stanów Zjednoczonych, ale widzimy to również po sondażach, które się ukazują, jeżeli chodzi o stosunek amerykańskiej opinii publicznej do tego konfliktu. Kilka takich było ostatnio, między innymi Rand Corporation, pokazujących, że dosyć wyraźnie, nawet bardzo wyraźnie zmienia się nastawienie przede wszystkim wyborców republikańskich. Ani niewiele wskazuje na to, że wojna zakończy się w tym roku, a nie będzie przedłużała się na kolejne. Ani nie wiadomo, jaki będzie docelowy system bezpieczeństwa w naszym regionie, który musi obejmować zarówno Ukrainę, jak i gwarantować w związku z tym bezpieczeństwo Polski. A to oznacza, że mamy bardzo dużo różnych scenariuszy, wiele niewiadomych.
A na dodatek jeszcze musimy być aktywni jako państwo i jako społeczeństwo, no właśnie po to, żeby udaremniać te najbardziej negatywne scenariusze, czyli do pewnego stopnia musimy działać w obliczu niewiadomej, starając się wyprzedzić rozwój wydarzeń. No to powoduje wszystko, no że jako państwo i jako społeczeństwo, jako naród jesteśmy w momencie przełomowym. Co jest teraz interesem państwa polskiego? Jak odkreślić ten interes w kilku słowach? Interesem państwa polskiego jest zbudowanie stabilnego systemu bezpieczeństwa w Europie Środkowej, tak żeby w sposób docelowy ukształtować bezpieczną granicę na naszym wschodzie. Mamy bezpieczną granicę na innych kierunkach, co jest skutkiem wejścia do NATO i do Unii Europejskiej. Teraz musimy dokończyć ten proces historyczny rozpoczęty wraz z upadkiem komunizmu, doprowadzając do zbudowania bezpiecznej przestrzeni na wschodniej granicy Polski. Zaczynam od początku, tak? Czyli że tak naprawdę momentu wybuchu wojny i czym ten proces jest, no, w tym sensie czy zagrożeniem, czy szansą. Widzimy, że to jest pewien proces. Ja opublikowałem na jesieni 2021 roku książkę pod tytułem Polska w nowym świecie, gdzie opisywałem skalę zmian i pewne procesy, które następują w polityce światowej, które są właśnie tak istotne, tak silne i tak jakościowo zmienne, że pora już wtedy było mówić o nowym świecie. W tym sensie, o tym specjalnie w tej chwili mówię, dlatego że wojna rosyjsko-ukraińska nie jest poruszycielem tych zmian. Jest elementem procesów zmian, które się zaczęły wcześniej i dostosowaniem się również głównych graczy politycznych do procesów zmian, które na świecie nachodzą, na świecie zachodzą. No, jednym z elementów tych zmian, bardzo głębokich procesów, które widać w przebiegu wojny, jest chociażby no, zmiana znaczenia świata zachodu, a przede wszystkim zmiana znaczenia pozycji Europy w polityce światowej, jak gdyby wzrost znaczenia innych graczy. Mówimy głównie o Chinach, ale to nie jest tylko to. No w tej chwili tylko zaznaczę, że oczywiście, że taka polityka obchodzenia sankcji przez Rosję nie była możliwa jeszcze 20 lat temu, dlatego że potencjał innych graczy pozazachodnich, pozaeuropejskich nie był tak silny, żeby w ogóle obsłużyć, że tak powiem, te próby obejścia tych zmian sankcyjnych. Zachód się o tym dopiero przekonywał w trakcie. Ale wracając jeszcze, żeby widzieć ten punkt szans i zagrożenia w kontekście wybuchu wojny. Rosja przystąpiła do tej wojny moim zdaniem w kontekście właśnie procesie budowy nowego świata. Czyli Putin zdawał sobie sprawę, absolutnie bardzo alergicznie reaguje na określenie, że jest wariatem albo szaleńcem, że tak powiem, co się ciągle gdzieś tam przewija, dokonując bardzo chłodnej, racjonalnej analizy, że Rosja musi wzmocnić swój potencjał do tego, żeby mieć uzasadnione roszczenia do bycia jednym z głównych elementów światowego koncertu mocarstw. Czyli, że tak powiem, lewarował swoje widzenie Rosji w perspektywie porównywalnej ze znaczeniem Stanów Zjednoczonych i Chin. Co może z takiej debaty wyniknąć? Wiemy z przeszłości naszej, sprzed stu kilkudziesięciu lat, stu lat, że patrioci polscy potrafili bardzo różnie myśleć o drogach dochodzenia do realizacji polskich interesów. Przecież na przykład różnica między Dmowskim a Piłsudskim była bardzo duża w tych koncepcjach, a przecież nikt nie odmawia im patriotyzmu, ani jednemu, ani drugiemu. Dzisiaj też, nawet jeśli się mocno dzielimy w tych sporach dotyczących współczesnej polskiej polityki, nie można tym, którzy naprawdę z troską o tym myślą i w kategoriach dobra publicznego, odmówić patriotyzmu. Więc warto polskich patriotów wysłuchiwać. Jak jeszcze tematy będą podejmowane w ramach tego cyklu? Na pewno będą to tematy związane z wojną cywilizacyjną, z dorobkiem polskiego kościoła. Nie chcę wszystkich tematów ujawniać, niech będzie to też niespodzianką.